Jasnogórska Królowo Polski, patronko szkół katolickich w Polsce, Matko Kościoła, Matko Wcielonego Słowa, Matko Nadziei. Wpatrując się w Twoją jasnogórską, cudowną ikonę, widzimy, że wskazujesz nam na Twojego Syna, który w swoich dłoniach trzyma Księgę Bożego Słowa. Bóg, który kiedyś ustami Archanioła skierował swoje słowo do Ciebie, dziewicy w Nazarecie, tak samo i dzisiaj kieruje do nas swoje przesłanie. Naśladować Ciebie, Maryjo, w tajemnicy Twojego fiat znaczy stale brać do rąk świętą Księgę i poznawać z niej to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Jesteś, Maryjo, dla każdego z nas przykładem słuchania Słowa Bożego. Jesteś przykładem wewnętrznej wrażliwości na Słowo Boże
i jakże prostej, ale zdecydowanej odpowiedzi. Twoje słuchanie, Maryjo, pokazuje nam, że to nie tylko samo słuchanie w znaczeniu werbalnym, przyjmowanie treści Bożego przesłania, ale przede wszystkim życie treścią Bożego Słowa na co dzień. Jezus jest tym Słowem Boga. Jego życie, Jego miłość i cierpienie, Jego zmartwychwstanie i Jego Ewangelia jest tym Słowem Boga, które chce wybrzmieć w pustce i chaosie tego świata. Bóg chce wciąż przychodzić do serc ludzi, jak przyszedł do Twojego czystego serca. Chce tworzyć nową rzeczywistość pojednania, miłości, jedności, pokoju w nas i między nami. Gdy Bóg przemawia do pojedynczego człowieka, jako odpowiedź w nim rodzi się nadzieja spełnienia tego, o czym Bóg mówi. Rodzi się również wiara w to, o czym, co objawia, oraz miłość jako wcielenie w życie Słowa Bożego będącego regułą życia. Dzisiaj zatrzymujemy się nad tajemnicą nadziei. Stawiamy pytanie, dlaczego nadzieja jest tak ważna, zwłaszcza dzisiaj, teraz, tutaj. Bo kiedy w naszym życiu pojawia się sytuacja, z którą wiążemy wielkie nadzieje, ogarnia nas jakaś szczególna wewnętrzna energia, która motywuje do życia i otaczającej rzeczywistości. Chcemy wierzyć, że to, na co czekamy z nadzieją, z tak wielkim optymizmem, że to nas nie zawiedzie, ale utwierdzi w przekonaniu, że warto mieć nadzieję i oddać się jej całym sobą. Wtedy pomimo pojawiających się zwątpień, zwrotów akcji, zwłaszcza tych nieoczekiwanych, także wtedy, kiedy przychodzą wzloty i upadki, za każdym razem przeżywamy różne sytuacje związane z oczekiwaniem, z taką samą, a może jeszcze większą nadzieją. Można czasem stracić wiarę w ludzi, którzy są nam bliscy. Możemy czasem stracić wiarę w sens życia, a czasem może nawet i w samego Boga. Ale kiedy przychodzi ten szczególny moment w życiu człowieka, wtedy pomimo różnego rodzaju wątpliwości, taki człowiek w głębi duszy pragnie dobrze żyć, pragnie żyć z nadzieją i wiarą. Pamiętamy, jak uczył ksiądz błogosławiony męczennik, ksiądz Jerzy Popiełuszko, uczył, że tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności. Dlatego z tą nadzieją tę nadzieję chcemy zasiewać. Wiarą i nadzieją chcemy napełniać innych, zwłaszcza dzieci i młodzież katolickich szkół. Prawdziwa, niezawodna nadzieja jest sercem wychowania. Tej nadziei, ufności i wiary przychodzimy się uczyć tutaj, na Jasnej Górze. Jako dyrektorzy szkół katolickich, nauczyciele, wychowawcy przychodzimy po nadzieję, aby ufnie spoglądać w przyszłość. Papież Franciszek w bulli jubileuszowej przypomniał nam, że spoglądanie w przyszłość z nadzieją oznacza posiadanie wizji życia, wizji pełnej entuzjazmu, którą trzeba przekazywać, którą trzeba się dzielić z innymi. To prawda, że w wielu sytuacjach, zwłaszcza w obecnym czasie, takiej perspektywy nam brakuje. Tracimy ufność, może nawet czasem ucieka od nas nadzieja. Patrzymy na to, co się dzieje w świecie, co się dzieje na naszym polskim podwórku. Patrzymy, że są miejsca ogarnięte konfliktami, trwającą wojną. Brakuje tej nadziei w podejmowanych próbach, także legislacyjnych, osłabiających i podważających szacunek dla ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.
kształtowanie ładu i porządku społecznego, w którym słuszny szacunek dla przestrzegania jasnych zasad w tworzeniu dobra wspólnego powinien iść w parze z zachowaniem szacunku dla godności każdego człowieka bez wyjątku. Dzięki edukacji prowadzonej w naszych szkołach, a także nauce religii w publicznej szkole, przez poznanie wiedzy o Bogu i kształtowanie postaw z niej płynących, jej kulturotwórczy i społeczny zarazem charakter, dzięki tym działaniom możemy otwierać serca i umysły dzieci i młodzieży, dając im szansę na to, aby żyli nadzieją, nadzieją, która będzie przełamywać niebezpieczną pokusę zamknięcia w sobie i izolację, nadzieję, która będzie chronić przed ryzykownymi zachowaniami, które przecież tak bardzo mocno się rozprzestrzeniają. Dlatego przychodzimy do Ciebie, Maryjo, przychodzimy z prostotą, tak jak przychodzi się do mamy. Przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o motywy życia i nadziei, o żywą wiarę i o prawdziwą wolność. Ty, Maryjo, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i jakże mocno ograniczone możliwości. Spraw, prosimy, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która w nas jest. Bóg zapłać księdzu Markowi Mędykowi i ordynariuszowi diecezji świdnickiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Ksiądz biskup przybywa na Jasną Górę wraz z uczestnikami dorocznego forum szkół katolickich. Obecny jest wśród nas także ksiądz kardynał Gerhard Müller. Obecni są nowicjusze, misjonarzy Świętej Rodziny, maturzyści z Adamowa, z diecezji siedlskiej, pielgrzymi z miejscowości Mikołów, a także Kasiny Małej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego księdza arcybiskupa Wacława. Raz jeszcze polecamy obecnych wśród nas księdza kardynała Gerharda Müllera, księdza biskupa Marka Mędyka. Prosimy za nasz pauliński zakon. Polecamy wszystkich ojców i braci Paulinów. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Pamiętamy o naszej umiłowanej ojczyźnie. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Tobie, Maryjo, oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy sprawę pokoju na świecie. Raz jeszcze modlimy się za uczestników forum szkół katolickich. Prosimy za tych wszystkich, którzy wychowują dzieci i młodzież, aby zawsze czynili to w duchu chrześcijańskiej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Odmawiamy tajemnicę z części światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tobie, Mario, polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy intencje te, które nosimy w naszych sercach. Prosimy za parafię świętego Wawrzyńca w miejscowości Cynków w archidiecezji częstochowskiej, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Jego eminencję księdza kardynała Gerharda Müllera, księdza biskupa Marka Mendyka, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.